Witam w 19 odcinku Marcin Zając, moje winyle. Dzisiaj chyba dzień tak zwanych krótkich filmów. Dzisiaj, ponieważ w poprzednim odcinku o czerwonych gitarach rozsmakowywaliśmy się muzyką lat 60. Dzisiaj warto się przenieść w czasie 20 lat, co najmniej 20 lat później. Dzisiaj troszeczkę polskiego reggae. Zespół, który był uważany za pioniera muzyki reggae w Polsce. W 19 odcinku Marcin Zając, mojej winyle, przedstawiam zespół Dub. Zespół Dub powstał w grudniu 1982 roku. W marcu w warszawskim klubie Riviera Remont odbył się ich pierwszy koncert. Najważniejsi muzycy chyba z pierwszego składu Dubu to Andrzej Krzywy, który potem przeszedł do zespołu Demono, i Andrzej Zeńczewski, wokalista, który wystąpił w 1995 roku jako jeden z 12 zaproszonych gości na koncert pamięci wokalisty zespołu Jam Ryszarda Ridla, gdzie wykonał tam z sekcją rytmiczną dubu swoje wersje utworów Wehikuł Czasu i Lunatycy. Natomiast jeżeli chodzi o sam zespół Dub, koncerty i pierwsze próby trwały do roku 85. W 85 roku wychodzi debiutancka płyta zespołu Dub. Tak, dokładnie, to jest okładka. Tak ta płyta była pakowana, podobnie jak trzecia płyta Urszuli. Tak wyglądały przy okazji oryginalne koperty firmy Arston, jednej z trzech wytwórni, która miała kapitał zagraniczny w Polsce. Natomiast co jest ciekawostką, że całość okładki jest tak naprawdę w środku tej dość specyficznej koperty. Otóż oryginalne wydanie nie wszystkie je zawierają, bo wiadomo, że te wkładki się zawsze gubiły. Zawiera taką oto wkładkę. To jest tył tej wkładeczki. I w środku mamy teksty. Jest to rozkładane. Jest to pierwsze wydanie Arston. Dla zainteresowanych mogę podać, że tutaj właśnie debiutował późniejszy wokalista zespołu Demono, Andrzej Krzywy. I tu już na tej pierwszej płycie największe przeboje chyba dubu, które potem wylądowały na liście przebojów programu trzeciego Marka Niedźwieckiego, takie jak Kalejdoskop Moich Dróg, Fala Ludzkich Serc, instrumentalny kultowy już Fryzjer na Plaży, czy największy przebój dubu Ogrodu Serce. Skład dubu wielokrotnie się zmieniał, dlatego już ja jeszcze może pokażę label tej płyty. Znowu podobny przypadek jak poprzednio w wydaniach Arstonu, zachowała się oryginalna koperta wewnętrzna i płyta Arston ALP005, czyli piąty krążek wydany przez tą firmę. W sumie było ich 81, ale im dalej, tym gorzej. No niestety, wszystko kwestia ceny. Płyta się ukazała w roku 85. Wielki sukces.
Był to początek muzyki reggae w Polsce. Właściwie to chyba tylko Izrael jeszcze w jakiś sposób kontynuuje tradycję muzyki reggae w Polsce. Otóż no ja mam te płyty po prostu jako ciekawostki, jeżeli chodzi o dub, dlatego że nie jestem zbytnim zwolennikiem muzyki reggae. W 1987 roku odchodzi z dubu na jakiś czas Andrzej Zeńczewski, główny wokalista. W 1987 roku firma Vifon wydaje płytę Ludzkie Uczucia, drugi album dubu, gdzie głównym wokalistą zostaje Andrzej Krzywy, późniejszy wokalista zespołu Demono. No i tutaj znowu kilka przebojów, takich jak Moje Paranoje, czy Słowo Ciałem się stało. Wydanie Vifon, oczywiście pierwszy press, tak jak w przypadku arstonowskiego dubu debiutanckiej płyty. To jest rewers. Okładka jest troszeczkę zamoczona. Ja ją taką dostałem, po prostu leżała gdzieś w takich warunkach, gdzie ta okładka troszeczkę zamokła i są takie ślady po zalaniu. Prawdopodobnie to była piwnica albo coś. No i tutaj mamy już też dokoptowanych kilku muzyków, których nie było na debiutanckiej płycie. Zresztą co płytę praktycznie ten skład się zmieniał. I w 1989 roku wychodzi ostatnia, trzecia płyta dubu na winylu. A no tutaj już mamy takie utwory jak Nie Wolno czy Imaginacje. Kolejna zmiana składu, dochodzi Dariusz Chociej do zespołu. Pojawia się sekcja saksofonów, która później była znakiem rozpoznawczym dubu. Co ciekawe, ta płyta jest praktycznie w idealnym stanie. Dostałem ją kiedyś na wymianę za coś innego. Także chociaż ten album jest moim zdaniem najbardziej niedoceniony, dlatego że sami muzycy już w erze kompaktów postanowili nagrać ten materiał na nowo, dlatego że w oryginale brzmiało to, jak oni to nazywali, jak demo. Ale co pierwszy press, to pierwszy press, tym bardziej że sama płyta. Tutaj mogę pokazać. No to jest tak zwana lustrzanka. No to jest stan, powiedziałbym, na pewno nirmint. No płyta jest w stanie idealnym. Obydwie strony. Już rzadko można spotkać egzemplarze w takim stanie. I tak naprawdę później na dziesięciolecie zespołu dub ukazała się składanka To co najlepsze 1982-1990 i tak naprawdę mając obecnie rok 2017, dub do tej pory nie nagrał żadnej płyty. Ta płyta pochodzi z roku 89 i poza wspomnianą składanką, o której przed chwilą mówiłem, nie wydali już więcej nic. Ale dla fanów na pewno pozycję i zespół warty wspomnienia. To by było na tyle w odcinku 19. Dzisiaj zespół Dub. Zapraszam na kolejny już niedługo. Kłaniam się, dziękuję bardzo. Marcin Zając, moje winyle.